Witam. Przed Wami Opel Vivaro 2,5 litra CDTI 146 koni z 2011 roku. Jest to niedokończony projekt budowy kampera, który odkupiłem. Pokażę Wam, co zostało już zmienione wcześniej przez poprzedniego właściciela, m.in. dołożone obrotowe fotele od kampera, rozkładany dach oraz zamontowane szuflady wyciągane od tyłu. Dlatego zapraszam Was do środka. Szerokość takiego dachu to 1,5 m na 90 m. Przestrzeń w środku zwiększa do wysokości prawie 1,90 m, więc w takiej pozycji jak jestem teraz, czyli mając 1,72 m, bez dachu nie ma szans wyprostowania się. A zobaczcie, jak rozłoży dach i jak to wygląda. Jestem w stanie wyprostować się i mam jeszcze jakieś 20 cm miejsca nad głową. Mając kuchenkę tutaj, z tej strony, bez problemu możesz gotować, będąc wyprostowany. Jest to naprawdę mega zaleta, ponieważ cały bus z takim dachem ma 2 m i 10 cm. Dlatego nie obowiązują Ciebie już żadne ograniczenia do 2,20 m, jak zazwyczaj jest przy parkingach podziemnych lub nawet przy zwykłych parkingach, które spotykamy we Francji czy w Hiszpanii, a tamtych blokad na kampery jest naprawdę dużo, więc jest to mega zaleta. W środku tak to wygląda. Teraz wejdę. Tutaj jest folia, którą jak jest złożony, wkładacie z powrotem i blokujecie cały dach na takie pasy, żeby Wam się przypadkiem nie otworzył podczas jazdy, a otwieracie jedną ręką do góry. Tak. Poszło. Tak to wygląda. I teraz zobaczcie, kamerę mam równo z głową. A nad kamerą jeszcze dobre 20 cm miejsca. Te szuflady również zostały zamontowane przez poprzedniego właściciela. Myślę, że zostawię je, bo naprawdę fajna rzecz. Sami zobaczcie. Z prawie 1,5 metra głębokości. Bardzo dużo miejsca, na pewno dużo rzeczy tutaj się schowa i nie będę musiał robić jakichś dodatkowych szafek w środku. I oczywiście obradzane fotele, zaraz Wam zademonstruję. Miejsca wystarczy. Ja jestem zadowolony z tego. Tak wygląda cała przestrzeń w środku. Niestety będę musiał na jakiś czas usunąć te szuflady, ponieważ izolację, jaką położył poprzedni właściciel, trzeba zerwać jeszcze raz i położyć na nowo.
Naprawdę nie przyłożył się do tego. Wszystko odchodzi. Nadkola wyglądają tragicznie. Plus taki, że wszystko mi zostawił. Wszystko, co wcześniej zakupił, wszystko dał mi w cenie auta. Jeżeli jesteście ciekawi, czy uda mi się zbudować kampera bez żadnych umiejętności stolarskich i wszystkich, które są potrzebne, aby to zrobić, zapraszam Was do śledzenia mojego kanału oraz subskrybujcie i dajcie lajka. Do zobaczenia w nowym filmie.